Dzięki. Super z tą kawą, to było faktycznie. Cześć wszystkim. Jestem mocno stremowany, muszę wam powiedzieć, bo kurde, to miało być małe spotkanie, a nie aula. Chłopaki mnie tutaj wyrobili. No dobra, mam prezentację taką bardzo od serca przygotowaną, więc liczę na to, że ją też przyjmiecie ciepło. Nie jest tak na aule przygotowana. Taki jakby właśnie wytłumaczenie, czemu tu jestem, no to już w sumie padło. Jestem inwestorem w CyberFolks i tam teraz robimy na WordPressie taką technologię do stawiania sklepów internetowych dla małych firm. Więc dlatego jakby tu jestem i się cieszę, że tu mogę być. A tak merytorycznie to, o czymś chcę się podzielić, to będą moje doświadczenia z czasów, kiedy prowadziłem firmę usługową, jedną, później drugą, i z tych firm usługowych zrobiliśmy dwa produkty. I mówię o tym po prostu, żeby dać taki kontekst tego, bo podejrzewam, że większość z was mnie nie kojarzy, bo jakby no jestem z równoległego trochę świata pewnie. Więc ja przez 14 lat robiłem taką firmę Divante, która od totalnego zera i biura dosłownie w mieszkaniu malutkim doszła do tam 400 prawie osób, 100 baniek przychodu i sprzedaliśmy ją jakiś czas temu za 250 milionów, co pozwoliło mi właśnie inwestować. A w międzyczasie zrobiłem drugą firmę dosyć podobną, Callstack, i to też jest świetny przykład, że drugi raz się robi szybciej, bo w Callstacku do takich liczb jak Divante doszliśmy w połowę czasu. Divante nam to zajęło 14 lat, a w Callstacku 7. Już bardzo, bardzo fajna firma, też usługowa. I to są dwie firmy usługowe i to jest jakby coś, co wydaje mi się, że może być jakimś takim czymś, co nas tutaj łączy. I z tych firm usługowych później zrobiliśmy dwie firmy produktowe. View Storefront to jest ta bardziej znana firma, która moje marzenie zrealizowała, bo przeszła przez Y Combinator. Y Combinator to jest taki Harvard dla startupów, gdzie generalnie się jest bardzo trudno dostać. No i trzeba mieć też dużo szczęścia, żeby się tam dostać. Więc przeszliśmy przez Y Combinator i później już zbieraliśmy takie fajne, faktycznie mega, super, sexy, startupowe rundy. Razem 40 baniek dolarów zebraliśmy i ta firma fajnie się rozwija. A druga firma, mniej znana, ale z której jestem tak samo bardzo dumny, to jest Open Loyalty, gdzie doszliśmy do bardzo podobnych liczb jak we ViewStoreFroncie biznesowo, natomiast nie mieliśmy tam nigdy inwestorów. I po prostu zrobiliśmy to bootstrappingiem, pokazując, że też się da. I jakby na tym chciałem oprzeć to wszystko, co będę mówił, więc to, co ja będę mówił, to nie są jakieś prawdy objawione i dla was wcale tak nie musi być, po prostu dla mnie to działało, może to was zainspiruje. Zanim przejdę, to chciałem tylko dopytać, jakby chcę sprawdzić, na ile w ogóle ten temat jest ciekawy tak naprawdę, więc pytanie, ile z osób tutaj na sali prowadzi agencję? Okej, możecie trochę wyżej ręce? Okej, not bad. No dobra, a reszta, a ile robi usługi dla klientów, czyli agencja albo samemu, wyżej może? Okej, no to super, to myślę, że to, mam nadzieję, że to będzie relevantne, bo generalnie jakby to, o czym chcę powiedzieć, to jak z usług zbudować produkt. Pierwsze pytanie, czemu w ogóle warto to robić i czy to ma w ogóle sens i dlaczego warto rozdzielać w ogóle usługi od produktów. No i tutaj odpowiedź jest taka, że generalnie usługi od produktów dzieli bardzo dużo. Przede wszystkim dzieli to, jak budowana jest tam wartość. Wiadomo, w firmach usługowych ta wartość firmy jest budowana głównie tym, ile ma się ludzi, dużo ciężej się to skaluje. I w firmach usługowych w zasadzie wszyscy są zawsze skupieni na tym, ile ta firma generuje cashu na końcu, czyli EBITDA, czyli tam zysku przed podatkami. I wyceny takich firm, no to powiedzmy takie w uproszczeniu, to jest 10 razy ten zysk, tak? Czyli jak prowadzimy agencję, ona ma 1 000 000 zł zysku, to ta agencja jest warta plus minus 10 milionów złotych. W firmach produktowych, no wartość jest dużo bardziej skalowalna, więc też wyceny są tworzone inaczej i jakby na bardzo dużą korzyść firm produktowych. Firma produktowa zazwyczaj jest warta przychody razy 10, nie? Więc tak naprawdę jak sobie założymy, że mamy agencję, która robi 10 milionów przychodu,
no to powiedzmy, znając biznes agencyjny, ona będzie robiła 2 miliony zysku i ona jest wtedy warta 20 milionów. Natomiast taka sama firma produktowa, która robi 10 milionów przychodu, jest warta 100 milionów. Nie? Olbrzymia różnica i też taką firmę produktową dużo łatwiej sprzedać. Dlatego generalnie moda na startupy i dlatego mnóstwo ludzi chce też stworzyć swoje produkty. Czemu tego nie robić razem wszystkiego, czyli mając agencję, stworzyć swoje produkty? Głównie dlatego, że te modele budowania wartości są zupełnie inne. Są też inni inwestorzy, inni kupujący. Ja nie znam, czy jest bardzo mało inwestorów, którzy inwestowaliby i w firmy usługowe, i w produktowe. Tak samo jeśli chodzi o kupujących. Zazwyczaj ktoś albo buduje sobie taki konglomerat firm produktowych, albo usługowych. I jak się robi jedno i drugie, to trochę się traci, no bo bardzo często produkt wymaga inwestycji, więc ten zysk, który byśmy generowali choćby do własnej kieszeni, my reinwestujemy w produkt. Natomiast jak ktoś nas ogląda, jakiś inwestor, to mówi, no wy tu robicie jakieś usługi, ta firma jest dużo mniej warta przez to i sami sobie trochę podcinamy skrzydła. Oczywiście jest taka droga środka i ja właśnie, ta droga środka, którą ja przeszedłem, zainspirowała mnie do tego, żeby do was opowiedzieć tą historię, bo i Callstack, i Divante to są firmy usługowe i w tych firmach zaczęliśmy budować produkty wewnątrz, w obu firmach. W Divante doszliśmy do wniosku, że te produkty mają taki potencjał, że chcemy je wydzielić i stworzyć odrębne firmy z nich. W Callstacku podjęliśmy inną decyzję. Stwierdziliśmy, że produkty, które tam robimy, zostaną projektami open source'owymi. Obie firmy jakby robiły zawsze wszystko w open source'ie. I zamiast inwestować w komercjalizację, to będziemy dalej po prostu robić kolejne projekty, kolejne produkty, bo one nam generują bardzo duży pipeline klientów. Callstack ma klientów głównie ze Stanów i oni przychodzą głównie dlatego, że Callstack ma swoje projekty open source. Nie? Jakby to jest takie olbrzymie USP, bo wiecie, setek, dziesiątek tysięcy agencji, ta agencja ma super fajne projekty open source, które tworzy i jak ktoś używa tego projektu i później ma jakiś kłopot, no to jest takie naturalne, że do Callstacka się odzywa. W ten sposób na przykład Callstack pracował przy softie do PlayStation nowego. Po prostu Sony miało problem z ich biblioteką, której używało w PlayStation i no, po prostu się zwrócili do Callstacka. Co też, jak sobie łatwo wyobrazić, no, bardzo pomaga takim firmom mieć wysokie stawki, dużo fajnych klientów i tak dalej, bo są unikalni. Często jest tak, że jak rozmawiam z właścicielami agencji, to oni mówią, no ale mamy produkt, mamy swój jakiś tam produkt, który coś robi. No i często jest taka rozmowa, ale co to znaczy, że macie ten produkt? Bardzo często to jest tak, że mamy jakiś produkt i jak mamy ludzi na ławeczce, ludzi, którzy nie mają co robić, to oni coś tam przy tym produkcie dłubią. To niestety bardzo często się kończy tym, że dłubią przy tym produkcie ci ludzie, którzy nie są ogólnie mówiąc najlepsi w firmie, no bo ci najlepsi to klienci chcą z nimi pracować, a dłubią przy produkcie stażyści, ludzie, którzy się douczają, ludzie, którym nikt nie chce z nimi nic robić, więc oni tam po prostu są zsyłani do tego produktu, do jakichś lochów i tam sobie coś dłubią i nikt nie sprawdza, bo nikt nawet nie chce z nimi gadać, nie? Więc jakby no łatwo się domyślić, że to, co oni wydłubią, to może nie być jakiś światowy poziom, nie? I to jest częste. Bardzo często jest też tak, że właściciel agencji uważa, że ma produkt i ten produkt sprzedaje tak, że do usługi, która kosztuje na przykład 50 tysięcy, dokłada produkt, który kosztuje 1000 zł na zasadzie, że mówi klientowi, że tam będzie jakiś produkt, a klient ma to po prostu w nosie, bo chce mieć tą stronkę i mówi, dobra, fuck it, nieważne, będzie działać, tak, nie? No i to ten klient nawet nie wie, że on kupuje produkt, tak? Jest taka nachama kolanem, wiecie, dopchana sprzedaż czegoś. Nawet nie wiem, że to mam, nie? Więc tutaj też, co u nas fajnie działało, to zawsze jak zaczynaliśmy tworzyć produkt, to ten zespół, który tworzył produkt, to pierwsza rzecz, on był po prostu wyjęty już na dobre z firmy, w sensie nie było powrotu. Jak zaczynasz robić produkt, jesteś w tym zespole, my cię już nigdzie nie wyciągniemy, ty robisz tylko to. Łącznie z tym, że masz też większe ryzyko, no bo w Divante czy w Callstacku, wiecie, my po prostu z zasady nie zwolnimy żadnych, tam, to jest, te firmy nie zwolnią żadnego dewelopera z zasady, nie?
no bo po prostu jest mnóstwo klientów, oni zawsze będą mieli co robić. A produkt może się nie udać i możemy cię, kurczę, musieć zwolnić, bo cały ten produkt zamkniemy, więc trochę masz większe ryzyko osobiste, no ale też jakby robisz jedną rzecz i nikt cię już nie będzie przerzucał. A druga rzecz to ten zespół w Divante miał taki miękki, ale jednak zakaz odzywania się do klientów Divante, szczególnie w pierwszym naszym produkcie w Open Loyalty, bo my wiedzieliśmy, że jak mamy już klienta, z którym dużo pracujemy, to jak pójdzie handlowiec i mu tam na winie makaron na uszy, to ten klient coś kupi, bo nas lubi po prostu. A to nie o to nam chodzi. I Open Loyalty musiało zdobyć sobie od nowa zupełnie klientów, mając obok Divante, który już miał 20 osób, duży dział sprzedaży, oni sobie musieli swoją cały pipeline sprzedażowy stworzyć, co generalnie z olbrzymią wartością, no bo raz daje mega sprawdzenie, czy to w ogóle ktoś to chce kupić, dwa, może się okazać, że to jest w ogóle inny pipeline i w Open Loyalty tak było i to bardzo nam pomogło, bo przez to też, że wypuściliśmy Open Loyalty jako open source, też niesamowita siła open source'a, zobaczyliśmy bardzo dużo trakcji klientów z Azji. My byśmy nigdy w życiu nie wpadli na to, żeby gdzieś to do Azji sprzedawać. Pierwsza sprzedana licencja to była chyba Indonezja, potem Malezja, Wietnam. I okazało się już jakby taką drogą, wiecie, odwrotnego reverse engineeringu, że po prostu tam są aplikacje mobilne, bardzo popularne i ci deweloperzy apek mobilnych nie potrafią pisać backendów, a w apkach mobilnych bardzo często są potrzebne funkcje lojalnościowe i oni po prostu szukali czegoś, co im to da i znajdowali nas. I to jest coś, na co nikt by z nas nie wpadł, bo nie znaliśmy tego rynku, ale właśnie taka ekspozycja przez open source na globalny rynek nam to otworzyła i później się okazało, że zyskaliśmy niesamowitych klientów gdzieś tam właśnie w dalekiej Azji, którzy kupili od nas produkt, a potem też potrzebowali pomocy i to na koniec jeszcze Divante dodatkowo zyskało jako agencja, no bo miała dostęp do tego nowego pipeline'u klientów. No i trzeba też pamiętać o tym, że moje doświadczenie jest, że pewnie pomiędzy 5 a 15 milionów złotych trzeba władować w taki produkt, żeby on zaczął się samofinansować i to się może wydawać dużo, ale tak naprawdę wiecie, no jak agencja robi powiedzmy 1 000 000 złotych zysku rocznie, no to takie 5 lat budowania produktu to jest coś, co ja totalnie widzę, nie? Jeśli to się robi świadomie, to zamiast rozpieprzyć te 5 milionów na 5 różnych podejść do crazy jakichś pomysłów albo nie wiem, owocowe środy, inne dziwne rzeczy, to po prostu budujesz coś, co przez ten długi czas naprawdę zaczyna tworzyć wielką wartość, nie? No i taka firma to pewnie już jest warta ze 100 milionów wtedy, nie? Na którą wydacie te 5-15 i złapie trakcję. Więc też bardzo duża wartość. Okej, jak się to buduje, to tutaj bardzo często właściciele agencji zaczynają to robić i się wycofują. I po pół roku, roku wycofują się dlatego, że generalnie robienie w firmie dwóch rzeczy na raz różnych generuje olbrzymie konflikty. Ja miałem to w Divante, my mieliśmy dużo projektów jako agencja na Magento i to Magento to wiecie, to nie jest jakiś taki system super sexy, nie? Raczej jest nudno i smutno w tym pracować, jest ciężka robota. Magento po prostu jest znane z tego, że wiecie, samo się potrafi popsuć, nie? Po prostu działało i nie działa, nie? Jakby nie wiadomo, mityczne jakieś zmiany w koszyku, nie? Projekty na 6 miesięcy, bo coś trzeba przesunąć w koszyku. Jakby czujecie ten ból, ktoś kto tam pracuje, no to codziennie przychodzi do kopalni, nie? Gliwice. I tam fedruje, nie? A tutaj przychodzą wesołe dziewczyny i chłopaki, robią jakiś nowy produkt. Coś tam sobie dłubią, jest wesoło, jeżdżą sobie po świecie i u nas było w Divante takie duże poczucie, że kurwa, bawią się za naszą kasę, nie? My tu ciężko robota, rozpierdalają te pieniądze, nie? No i szczególnie, że wiecie, właściciel często, tak jak ja, są podjarani tym nowym czymś, nie? I wszędzie jeszcze chodzą, mówią, to jest zajebiste, zajebiste, nie? No i dostajesz takie strzały, jak zajebiste, ale to zarobiło, nie? No nic nie zarobiło, nie? A to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo często robisz nowe rzeczy i nagle ten cały dział w firmie, który właśnie robi tą ciężką pracę, właśnie tak jak w tej kopalni ma ten 1 000 000 różnych ISO i w ogóle, że to się nie zawali i jest takie stabilne, jest dużo pracy w to włożone, to ty robisz produkt, który jest no
trochę chujowy, nie? Bo jest nowy. I generalnie tam dużo rzeczy jeszcze nie działa. I często ci ludzie, którzy robią ten old school biznes, się wręcz wstydzą tego nowego. I myślę, że to też jest częste, w ogóle to jest częste w innowacjach, nie? Pamiętam, jak kupowałem samochód elektryczny, poszedłem do dealera i ci goście, uwierzcie mi, nie chcieli mi sprzedać tego elektryka, nie? Mówi, panie, ale to jest gówno. Nie? Oni po prostu byli wewnętrznie, po prostu, wiecie, obrażeni na to, że ich firma robi elektryki, nie? Kurwa, panie, benzynę trzeba kupić, nie? I po prostu, i to jest normalne. I to też będzie, że jakby tworzysz coś nowego, ludzie, którzy tworzą to stare, ale stabilne, mogą się czuć źle. No ja pamiętam, że po prostu dużo energii zacząłem tak świadomie wtedy wkładać w mówienie ludziom. Słuchajcie, mega, że robicie to Magento. Wiem, że to jest, kurde, ciężkie, ale tak naprawdę przez was i przez waszą super robotę my możemy robić nowe rzeczy, nie? I mega szacun dla was za to. I jakby, no, zbilansowanie i też oddanie właśnie takiej, no, wiecie, no, prawdy, nie? To też jest bardzo, bardzo ważne. I teraz jedną rzeczą się chciałem podzielić, która trochę pomaga sobie nawigować w tym, żeby się nie wycofać, jak się zacznie robić produkt. To jest fantastyczna książka, ona jest krótka, więc ją mega polecam. Zone to Win. W ogóle ten autor jest po prostu geniusz i warto sobie jego wszystkie książki przeczytać. W Polsce jedna książka jest przetłumaczona właśnie przez Helion. Ona się nazywa Przeskoczyć przepaść chyba, Crossing the Chasm oryginalnie. To jest bardzo stara książka i ten autor jeszcze kilka napisał. Te nie są przetłumaczone, ale Zone to Win jest genialne. Zone to Win jest dokładnie o tym, jak firma się rozwija i wprowadza nowe produkty. I muszę tu się odwrócić do was plecami, żeby wam to wytłumaczyć. Tylko króciutko, ale to jest naprawdę rewelacyjny koncept. Tam jest taki koncept, że generalnie każda udana firma ma ten performance zone. I tu jest, że taka utrzymująca innowacja, i dostarcza ten obszar, no, przychody, solidne, materialne przychody. Czyli jak jakaś firma dobrze działa, to musi mieć to. I większość agencji to ma. Po prostu, wiecie, pracujemy dla klientów, mamy solidne 20% marży na tym, mamy solidną firmę. Następny krok w rozwoju, i to już nie wszystkie agencje robią, to jest dobudowanie productivity zone, czyli dołożenie osprzętowania dookoła tego, żeby to performance zone pracowało lepiej. Jakie to jest osprzętowanie? Na przykład dobry dział sprzedaży, dobry dział marketingu, dział windykacji, czyli zwiększenie efektywności naszego core biznesu, ale nie zmieniamy core biznesu. Nadal robimy to, co robiliśmy, tylko że dookoła ludzie nam pomagają to robić lepiej. No i to bardzo dużo daje w ogóle. Tutaj oczywiście to już trochę wymaga zainwestowania, dlatego wielu właścicieli agencji tego nie robi. Czyli dosyć często jest tak, że jest agencja, nie wiem, 5 programistów, nie? I oni sobie robią. I jest okej. I oni są tutaj, mają bardzo wysoką efektywność, tylko żeby teraz to zacząć podnosić, no to trzeba by właśnie dobudować marketing, sprzedaż, coś, trzeba by zacząć inwestować. No i te osoby sobie mówią, no ja wiem, czy to się opłaca i nie są w stanie wtedy przeskalować tego. To jest to. A tutaj nadal pracujemy na tym, co nam działa. I potem jest kolejny obszar w firmie, incubation, gdzie mówimy, a teraz przetestujmy nowe rzeczy, co by tu nowego można robić. I to są często pomysły właśnie na produkty. I tutaj to wymaga inwestycji i to są już takie dysruptywne innowacje, czyli coś innego robimy, nie więcej tego samego, tylko coś innego. Natomiast no, to nie dostarcza żadnych materialnych efektów. I to jest to, o czym ja wam mówiłem, nie? Że tutaj zarabiamy pieniądze, a tu się bawimy, testujemy sobie jakieś nowe pomysły. I generalnie, czy coś wyjdzie, nie wiadomo. I jak właściciele zaczynają robić to, incubation zone, to najczęściej robią tutaj faila, dlatego że wymyślają te nowe rzeczy i żadna z nich jakby ich zdaniem nie przylepia się, nie rusza, nie? Czyli wymyślają następną i następną i następną. I nigdy nie przychodzą do tego następnej fazy, czyli zarabiania do zarabiania realnej kasy z czegoś nowego. Dlaczego? Bo to działa tak, że mamy w incubation zone 3-4 pomysły.
odpalamy je, nawet nie wiem, zrobimy 3 projekty open source, odpalamy je i patrzymy, gdzie się zaczyna zbierać jakiekolwiek trakcje, jakiekolwiek community, co się dzieje w naszym repo. Jeśli coś dzieje, to olewamy pozostałe wszystkie projekty, zamykamy to na razie, nie przejmujemy się i teraz zarząd, CEO, właściciel skupia się na tym. Na tym nowym jednej rzeczy i mówi, i teraz z tej nowej kurwa rzeczy zrobimy nasz nowy core biznes. I tak będziemy cisnąć, aż tu się pojawią prawdziwe, kurde, konkretne liczby. I to wymaga wtedy zaangażowania całej firmy. Bardzo dobrze to widać na przykładzie Apple. Oni teraz już tak się trochę rozmyli, ale pewnie pamiętacie Apple'a sprzed jeszcze paru lat, gdzie każda nowa premiera, to cała firma nagle jest kurwa o tym, nie? Po prostu marketing, wszystko napierdalamy, po prostu teraz to jest przyszłość świata. A to jest tak duża firma, a oni mimo tego potrafili tak się skupić i tak naparzać. Teraz na przykład robią tak czasami marki samochodowe, nie? Jak zobaczycie, nie wiem, co robi Porsche, to masz wrażenie, że całe Porsche jest o tym Taycanie. Po prostu ten elektryk to jest teraz nasze życie. De facto to jest ich życie i te firmy walczą o przetrwanie, dokładając tą nową rzecz. I, no i tutaj bardzo często to nie jest robione i dlatego, kurczę, to się nie udaje. Jak to jest robione, no to wtedy to, co mamy tutaj w tym Transformation Zone, powoli zaczyna się zrównywać z tym Performance Zone i nagle mamy firmę, która stoi na dwóch nogach. Mamy bardzo silny cały czas biznes usługowy, ale ten produkt już też ma jakieś realne liczby i wtedy to można wydzielić. Tutaj jeszcze dwie dodatkowe książki, bardzo, bardzo fajne do tej sytuacji, no bo jak się wchodzi w to Transformation Zone, to się jest tak naprawdę takim wartime CEO, czyli generalnie zaczyna się znowu rozpierdol. Bardzo często jest tak, że jak w agencji jesteśmy w tej zonie tutaj performance, no to generalnie jest super, nie? Jakby robimy, zarabiamy, znamy swój biznes. Tu nagle wchodzimy coś nowego, nic kurwa znowu nie działa, wszystko się pieprzy, no i niestety wtedy jest silny leadership potrzebny. Tego się nie da tak za bardzo wyoutsourcować. No musi być ktoś, kto ma jakieś swoje ego, wie czemu to robi, będzie cisnął, pociągnie ludzi za sobą. Więc to takie pojęcie wartime CEO, bardzo fajna książka, Hard Thing About Hard Things i potem jest też jeszcze druga tego samego autora. Obie są właśnie o wartime CEO i peacetime CEO, czym to się różni i żeby nie pomylić na przykład w zatrudnianiu albo we własnym zachowaniu, no bo jak jest wojna, to my nie chcemy, wiecie, polityka, nie? My chcemy generała, jak jest wojna. Ktoś musi napierdalać, nie? Okej, mam jeszcze 3 minuty, więc powiedziałbym może tak ku pocieszeniu, bo to wszystko takie może wydawać się trochę smutne. Generalnie jeśli w waszej firmie, waszej agencji zaczniecie tworzyć produkt, to jesteście idealnym targetem dla każdego dobrego inwestora i każdy taki inwestor bardzo chętnie zainwestuje w taki produkt. Dlaczego? Bo macie i ja i wszyscy, którzy tworzyliśmy firmy usługowe, ale to z zajebistą przewagę nad wszystkimi startupami. My, kurwa, naprawdę pracowaliśmy z jakimiś klientami, nie? I wiemy, czego oni chcą. I my zaczynamy od klientów, a nie od naszej wizji. I raczej właściciel agencji nie wpada na pomysł portalu dla kotków, nie? Bo pracujesz z klientami, wiesz, za co ci płacą i masz bardzo często bardzo naturalne pomysły. Kurde, robimy trzeci raz to samo. Może z tego produkt warto zrobić, nie? I to jest jedna super rzecz. Druga, pracując w agencji bardzo często tworzymy duże organizacje tak naprawdę, największa, która prowadzi 400 osób, to startup, który ma 400 osób, to jest unicorn. Więc jak ty idziesz do inwestora i mówisz, no prowadzę agencję 400 osób, to on wie, że jak w ciebie zainwestuje i to wyjdzie i to zacznie rosnąć, to ty sobie poradzisz i to ci się nie rozpadnie w rękach. Bardzo duża wartość, no plus generalnie myślę, że każdy, kto prowadzi agencję, no też potrafi zarządzać kosztami. Te startupy są potem dużo lepiej prowadzone, więc są bardzo, bardzo duże przewagi. A dwie rzeczy, które najczęściej nie wychodzą i kładą te inicjatywy, no to jeden jest tacy trochę fake właśnie klienci, to co mówiłem, do sprzedawania na siłę i łudzenie się, że to jest prawdziwy klient, kiedy oni tak naprawdę by nie kupili, gdyby nas nie znali jako agencji. No i fake team, nie? Czyli jakieś takie słupy, które niby tutaj ten nasz produkt prowadzą. No co mówiłem, najsłabsi ludzie, to oni robią nam produkt. No najlepsi ludzie muszą robić produkt. I trzeba niestety pogodzić się z tym, że się ich wyjmuje z agencji i samemu też bardzo często zdecydować się na to, żeby się po prostu zająć tym produktem, nie? I zostawić tamtą część, może już troszkę łatwiejsza w prowadzeniu, a podjąć się tej nowej bitwy, którą się chce wygrać.
To ode mnie chyba tyle. Jakby ktoś potrzebował, to tutaj jest kontakt. Nie wiem, jak z czasem na pytania. Ale dziękuję bardzo. Idealnie, idealnie. Wielkie brawa.